Takie pytanie kluczowe. Dlaczego Meduza? His fault. Tak naprawdę to na ten pomysł... Tak. Zawsze chciałem nazwać zespół w ten sposób. Nie wiem dlaczego, gdzieś z tyłu głowy mi to zawsze siedziało. No i to jest też jeden z tytułów płyty, który... Jeden z tytułów piosenek, który jest na płycie, więc... Taka była decyzja. Myślę, że nazwa dosyć fajna. Wpada w ucho. Pierwszy koncert zespołu Meduza w historii tego klubu i w historii zespołu w ogóle. Zespół Meduza przed Państwem. Pierwsze wrażenia. Go. Bartek, powiedz, wiesz, pierwsze wrażenia. No, generalnie super, ludzie przyszli, to się liczy. Było radio, fajnie. Jesteście Wy jako telewizja, jest świetnie. Także czego więcej. No generalnie w tym klubie zawsze odbiór jest bardzo miły. Ludzie przychodzą na koncerty. No i generalnie reagują w bardzo pozytywny sposób, więc tak wydaje mi się, że nieważne co byśmy tutaj zagrali na tej scenie, i tak entuzjazm byśmy pewien wywołali, więc było fajnie. You could even tell me why. Changing small perceptions. Though I know you got to try. Nothing but the needs that man and more for you and
Bartek! Czy możesz powiedzieć, jak udało ci się zaprosić gości do swojego składu i jak to się wszystko zaczęło? Tak, to może Junior? Przede wszystkim przelewem. Natomiast poza przelewem Bartek jest świetnym gitarzystą, naprawdę. To jest taki wesoły, normalny człowiek, z którym zawsze można porozmawiać, zawsze do niego się można przytulić, zawsze można powiedzieć mu miłe słowo. W każdym razie chciałem powiedzieć jeszcze o tym, że oprócz tego, że my jesteśmy super świetną super grupą. Jesteśmy? Tak, podobno. Chciałem powiedzieć jeszcze, że największa przyjemność oczywiście, bo ja jestem młody, tak? Tak. Młodszy niż Bartek. Nie wiem, czy młodszy niż Bartek. O rok młodszy niż Bartek. Ja tak naprawdę jestem zaszczycony tym, że gramy z taką postacią jak Jacek, jak Liam, ponieważ to są tuzy po prostu polskiego heavy metalu. Może oddam głos Jackowi, żeby opowiedział o heavy metalu. Heavy metal! Yeah! Dokładnie, wszystko na temat.
Okay.